Chwała Bogu, pomódlmy się przez chwilę. Panie Jezu, dziękuję Ci za tą możliwość, że możemy dzisiaj słuchać Twojego Słowa Bożego, Panie. Że możemy się nim karmić, tym chlebem powszednim, Panie, który Ty dajesz. Dziękuję Ci z całego serca, Panie, że mogę się tutaj podzielić tym, co położyłeś mi na moje serce, Ojcze. Dziękuję Ci za braci i siostry, którzy się tutaj zgromadzili, Panie, aby wspólnie na Twoją chwałę wielbić Twoje święte imię, karmić się tym chlebem, który nam dajesz każdego dnia, Panie, w postaci Twojego Słowa Bożego, Panie. Proszę Cię, abyś pobłogosławił mnie na tym miejscu, żeby moje usta nie wyrzekły nic, Panie, co jest niezgodne z Twoim Słowem, aby moje usta nie mówiły kłamstwa, tylko prawdę, która jest w Tobie, Panie, bo Ty jesteś, Panie Jezu, prawdą. Proszę Cię, otwórz nasze uszy, otwórz nasze serce na Twoje Słowo, abyśmy, Panie, byli tym ubłogosławieni, abyśmy wydali dobry owoc, abyśmy nie tylko byli słuchaczami, ale wykonawcami tego Słowa, które słyszymy, Ojcze. Proszę Cię o to w imieniu Twoim. Amen. Kochani, w czwartek mieliśmy bardzo fajny czas na rozważanie Słowa Bożego i też się przyznam, nie wiedziałem, czy w ogóle ktoś przyjdzie, bo dwa tygodnie temu tak się zdarzyło, że byłem sam, ale to też mi było potrzebne, powiem Wam szczerze, bo spędziłem fenomenalny czas z Panem Bogiem, rozważając, modląc się, śpiewając, naprawdę to był czas niesamowity, także myślę, że tego też potrzebowałem pośród całej tej zawieruchy dnia codziennego. Ale tydzień temu, czyli w zeszły czwartek, był bardzo fajny czas, rozważaliśmy sobie piąty rozdział Listu do Hebrajczyków. I to, co też brat Max powiedział, mówiliśmy właśnie o sercu, o postawie serca, ale tam też padały pewne takie wersety odnośnie naszego życia chrześcijańskiego, naszego wzrostu chrześcijańskiego. I ja sobie zacząłem rozważać pewien fragment właśnie z piątego rozdziału, 12 werset. Bardzo ten fragment mnie poruszył. Pod właśnie takim względem, że skłoniło mnie to po prostu do refleksji. Ten fragment brzmiał tak. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż potrzeba wam mleka, a nie pokarmu stałego. I ten fragment skłonił mnie bardzo do głębokiej refleksji. Do takiej głębokiej refleksji nad swoim obecnym etapem chrześcijańskiego życia. W jakim miejscu ja jestem w ogóle? W jakim miejscu jestem w tej mojej posłudze? Czy zachowuję się jak niemowlę, które cały czas potrzebuje tego pokarmu, które cały czas potrzebuje tego mleka? Czy może zachowuję się jak dojrzały człowiek, jak dojrzały chrześcijanin? Czy jestem dojrzały duchowo, czy tylko po prostu udaję? No takie udawanie, że jesteś dojrzały duchowo, kiedyś w końcu wyjdzie, się wyłożysz na całości i to nie przyniesie dobrego owocu w Twoim życiu. Kojarzycie zapewne, że jest takie powiedzenie, że jesteś tym, co jesz. Znacie takie powiedzenie, nie? To nie wiem, czy użyłem tego prawidłowo, ale kontekst jest ten sam, tak? Jesteście tym, co jecie, jesteście tym, co spożywacie. I Biblia nam o tym też mówi i to czytamy dalej w tym samym rozdziale, 13-14 werset. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. I te fragmenty nam mówią, że jeżeli spożywamy pokarm dziecięcy, to nie będziemy się rozwijać. Przeciwnie, będziemy słabi i wątli. No to jest logiczne. Jeżeli, wiecie, nawróciliśmy się do Chrystusa, przyjęliśmy te pierwsze nauki o wyrzeczeniu się swoich grzechów, pokucie, przyjęciu Chrystusa, o chrzcie, o umartwianiu swojej grzesznej natury i tak dalej. Jeżeli przyjęliśmy te podstawy, to my musimy iść dalej. Nie możemy się zatrzymać w tym momencie, bo jeżeli my cały czas będziemy karmić się tą papką, tą wiecie, no nie mówię w takim negatywnym kontekście papką, tak? Tylko po prostu tym podstawowym pokarmem, to my w niczym nie wzrośniemy. I często w naszym życiu chrześcijańskim przychodzi czas, kiedy nieświadomie możemy wysychać duchowo właśnie przez brak treściwego jedzenia. I dzieje się tak w naszym życiu z bardzo różnych przyczyn. Na przykład z lenistwa. Po prostu mamy niechęć do rozwoju. Nie chce nam się czytać Biblii, nie chce nam się modlić, nie chce nam się szukać relacji z Bogiem, bo właśnie wzrastanie duchowo to przede wszystkim szukanie oblicza Bożego.
A to się przejawia przez różne rzeczy, przez właśnie coraz większą pokutę z naszych doczesnych grzechów, przez to, że cały czas studiujemy Słowo, przez to, że cały czas rozmyślamy o Bogu, gdzieś odchodzimy na bok, nie chcemy skupiać się właśnie na sprawach, które pochłaniają nas z tego świata, jak telewizja, gry, jak sport, jak inne rzeczy, tylko właśnie szukamy cały czas oblicza Bożego i to też przez to wzrastamy duchowo. Możemy wysychać tak duchowo i nie karmić się tym stałym pokarmem przez złe nauczanie w kościele lub wspólnocie, bo też mamy często takie kościoły, gdzie po prostu ta nauka nie postępuje. Ta nauka cały czas tkwi w tym samym miejscu. Bardzo, nie mówię, że w wielu zborach, tak, ale no na pewno zna każdy z nas jakiś taki kościół, gdzie po prostu zatrzymał się w pewnym etapie, nie ma nauki, która jest taka treściwa, taka rozwinięta w tych swoich, w swojej nauce, w tym słowie, tylko cały czas powraca się do tych podstaw, cały czas głosi się o tym, że trzeba się nawrócić, cały czas głosi się o tym, że trzeba wyrzekać się swoich grzechów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma nic więcej, nie ma nic ponad to, nie ma rzeczywistego wzrostu duchowego. Cały czas jest praktycznie tkwienie w tym samym miejscu. I często możemy też usychać tak duchowo przez czynniki wpływające bezpośrednio na naszą duchowość. Jak na przykład cierpienie w naszym życiu. Mamy wtedy klapki na oczach, jak cierpimy. Jak nie oddamy tego cierpienia Bogu, jak cały czas tkwimy w tym naszym cierpieniu, rozmyślamy o nim, czy to jest choroba, czy to jest jakaś właśnie rzecz w naszym życiu, która się przydarzyła naszej, nie wiem, naszemu mężowi, naszej żonie, naszym dzieciom, naszym bliskim. Mamy wtedy klapki na oczach, nie widzimy Pana Jezusa, bo widzimy tylko siebie, swoje cierpienie i nie rozwijamy się przez to duchowo. Może być też nieprzebaczenie w naszym życiu. Bo nieprzebaczenie to jest straszny czynnik, który wpływa bezpośrednio na naszą duchowość, bo nie wzrośniemy. Byśmy cokolwiek czytali w Biblii, cokolwiek byśmy chcieli pójść do przodu, to nieprzebaczenie będzie nas cały czas zatrzymywało swoje ręce, nie będzie chciało nas puścić i diabeł będzie miał użytek przez to w naszym życiu, że my nie chcemy przebaczyć, że ten korzeń goryczy cały czas wzrasta i wzrasta i wzrasta i nie pozwala nam iść do przodu i cały czas będziemy się cofać do tego mleka. I kolejnym elementem, takim, który niszczy naszą duchowość, niszczy na wzrost, jest uporczywe życie w grzechu. Jeżeli my nie pokutujemy, jeżeli my cały czas powracamy do tego samego grzechu, cały czas, to Pan Jezus z nami nic nie zrobi tak naprawdę. No, nie można uczynić, wiecie, z suchego piasku jakiejś rzeźby. To musi być treściwa glina, tak? Nie można z człowieka grzesznego zrobić świętego. Najpierw ten człowiek musi pokutować, ale jeżeli cały czas powraca, to tak Piotr pisze, że powraca pies do tych swoich wymiocin i je zjada z powrotem. Chrystus przebaczył, Chrystus został ofiarowany ofiarą właśnie za przebaczenie grzechów, a człowiek odrzuca to i cały czas grzeszy, to on nie wzrośnie w ogóle duchowo. Jeżeli się człowiek nie wyrzeknie grzechu, cały czas w tym trwa, to on nie będzie w ogóle szedł do przodu. On cały czas będzie się cofał do tego mleka i mleka i mleka, aż przyjdzie dzień pański i koniec. Albo mu się umrze i też koniec. I nie będzie zbawiony. Bo żeby właśnie cały czas dbać o to swoje zbawienie, cały czas sprawować je z drżeniem, to my musimy cały czas wzrastać i wzrastać i wzrastać w Chrystusa Jezusa. I nie chodzi o to, żebyś ty szedł na uczelnię, zdawał nie wiadomo jakie szkoły, miał nie wiadomo jakie chrześcijańskie dyplomy teologiczne. Nie, ale ty wzrastasz w relacji z Chrystusem. Cały czas wzrastasz, karmisz się treściwym pokarmem, aby być podobnym i jeszcze bardziej podobnym do Niego. Im dłużej pozostaniemy przy tym mleku, które właśnie opisywał autor tego listu, tym bardziej będziemy przeciągać taką duchową agonię. Bo jeżeli mamy dziecko, karmimy to dziecko mlekiem matki, karmimy je jakąś tam kaszką, to ono będzie rosło do pewnego momentu, ale jeżeli będzie już tam powiedzmy większe, a my będziemy dalej ten sam pokarm stosować, to no chyba nie będzie jakieś silne to dziecko, nie? Możemy doprowadzić po prostu do wycieńczenia organizmu, do tego, że takie dziecko będzie wychudzone, później taki nastolatek nie będzie miał po prostu siły kompletnie na nic, zero witamin, zero mięśni, zero niczego tak naprawdę.
i może przyjść taki stan agonalny. I tak samo jest właśnie z naszą duchowością. Jeżeli my cały czas karmimy się tymi początkami, tymi, wiecie, podstawowymi rzeczami, a nie rozwijamy naszej duchowości, nie rozwijamy się w Chrystusie, to my przedłużamy taką właśnie naszą duchową agonię. Jako świadomi chrześcijanie, chcący rozwijać się pod opieką Pana Boga, musimy siebie faszerować, nawet bym powiedział tuczyć się konkretami, które daje Pan Jezus. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście obiadków dla dzieci. Ja jak moja żona nieraz je grzała w mikrofali, czy gotowała w tym garnuszku, to ja musiałem wyjść, bo to nie było w ogóle dla mnie. A jeszcze jak coś było z rybą, to ojej. Ojej, to straszna, straszna rzecz. Ale dzieci to lubią, tak? Bo to jest papka, to jest przyjemne, to jest takie, wiecie, łatwo wchodzi, łatwo wychodzi. No, ogólnie fajna rzecz, szybciutka do odgrzania i tak dalej. Po soli będzie okej. Okay. No, po soli będzie okej. Okay. No, nie wiem, dla mnie nie było i tak okej, okay, nie? To jest obrzydliwe. Może te słodkie jeszcze to okej. Okay. No, ale często właśnie tak traktujemy też Słowo Boże, że szukamy jakichś tam fajnych wersecików, jakichś tam fajnych rzeczy, które nas szybko zbudują, które nam czymś tam pomogą przejść. Takich podstawowych, wiecie, cały czas powracamy do tego, co było na początku. No, ale tak naprawdę nie chcemy nic wziąć twardszego, bo nie może przejść przez to nasze gardło. Nie mamy wtedy takiego prowadzenia Ducha Świętego w tym wszystkim i cały czas tkwimy w tym jednym miejscu. I to nie będzie błogosławieństwa jakiegoś wielkiego wtedy w naszym życiu. To musimy cały czas podążać do przodu, cały czas przygotowywać sobie te konkrety, które daje nam Pan Jezus i cały czas się tym karmić. Jeśli człowiek jest głodny, to też jest zły i rozdrażniony, prawda? To jest też takie powiedzenie, jak Polak głodny, to Polak zły. No ale niestety tak też jest w takim naszym życiu duchowym, bo jeżeli jesteś daleko od Słowa Bożego, jeżeli jesteś daleko od wzrostu duchowego, to jesteś bardzo podatny na wpływ tego świata. Jesteś bardzo podatny na to, co ten świat przynosi, co ten świat daje, co ten świat może zrobić w twoim życiu i już nie będziesz tak chętnie przyjmował tych konkretów, które daje Pan Jezus, tylko właśnie będziesz bardziej sobie folgową oglądał piłkę nożną, czy tutaj sobie jakieś piwko sobie wypijesz, czy tutaj sobie posłuchasz jakichś znajomych, czy pójdziesz na imprezę, czy będziesz czytał jakieś nieodpowiednie książki, oglądał nieodpowiednie filmy i cały czas będziesz się karmił tym światem, a nie Słowem Bożym, bo nie ma w tobie wzrostu. Jeżeli ty jesteś głodny, to człowiek w końcu po coś sięgnie. Jeżeli ty jedziesz sobie na trasie, to co w pierwszej myśli, co w pierwszej, jaka jest pierwsza twoja myśl w głowie, żeby co? Zjeść McDonalda, a nie jakiś tam szybki obiad, żeby czekać godzinę i tak, no dobrze, no może nie wszyscy, tak? Ale większość z nas chce zjeść coś na szybko. Chce zjeść coś na szybko, żeby szybko wrócić do domu i powiedzmy być z rodziną, tak? Ale to nie ma pożytku dla naszego zdrowia i tak samo jest też właśnie w tym świecie duchowym. Jeżeli ty jesteś głodny, to szukasz czegoś na szybko, a jeżeli nie chcesz wziąć tego konkretu, który daje ci Pan Jezus, który wymaga pewnego poświęcenia czasu, to ty sięgniesz po fast foody takie duchowe i one nie przynoszą wzrostu do twojego życia, tylko właśnie mogą to życie twoje zahamować duchowe. I właśnie przez takie karmienie się fast foodami, przez ten głód Bożego Słowa, nawet się możesz nie spostrzec, że diabeł będzie cię karmił swoimi kłamstwami. I niektórzy ludzie myślą bardzo infantylnie i przyjmują taką fałszywą koncepcję, że zbawienie sprawi, że nasze życie jest łatwiejsze, że te właśnie początkowe rzeczy starczą im do końca swojego życia, bo przecież przyjęli Pana Jezusa, że wszystko okej, po prostu nie muszą już nic kompletnie, nie muszą się rozwijać, po prostu będą wierzyć i tyle. No takie osoby czeka bardzo duży szok. No, będzie taka terapia wstrząsowa. Bo ci, którzy przyszli do Chrystusa po takie smakołyki, którzy chcą żerować cały czas na papce, na kaszce, nie wydając dobrego owocu, często odwracają się, gdy uświadamiają sobie, że przyjęcie Chrystusa oznacza śmierć własnego ja i rozpoczęcie nauki na drodze uczniostwa. I ta nauka na drodze uczniostwa to jest solidna szkoła życia chrześcijańskiego, solidna szkoła życia duchowego. To już nie są papki, to już nie są kaszki, tylko to są konkretne, konkretne rzeczy. Gdy Jezus był na ziemi, tłumy ludzi Go kochały, ponieważ rozdawał darmowe jedzenie. Przypomnijmy sobie podzielenie chleba, tak, ryb. Udzielał swojego błogosławieństwa poprzez cuda, uzdrawiał chorych, wypędzał demony. Ale gdy zaczynał mówić o rzeczach trudnych,
o rzeczach, które są ciężko je pojąć albo po prostu są niewygodne, kiedy głosił tą rzeczywistą Ewangelię, to tak jak pisze w Ewangelii Jana 6, rozdziale 66 wersecie, od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Ludzie byli zgorszeni. Jak już usłyszeli jakieś konkrety, jak już usłyszeli jakieś poważne rzeczy, które Chrystus głosi, to już nie chcieli tego słuchać. I w wielu, wielu przypadkach też jest tak w naszym życiu, że wiecie, jeżeli słyszymy jakiś temat w Kościele, który nas osobiście dotyka, który pokazuje naszą grzeszną naturę, to dużo ludzi nie chce czegoś takiego przyjmować. Lub pokazują pewne rzeczy, które trzeba wykonać, które po prostu pokazują, jak mamy podążać w naszym życiu chrześcijańskim, żeby był odpowiedni wzrost. Jak właśnie nauczyć się głosić Ewangelię. Jak nie być zamkniętym w sobie, tylko właśnie tam, gdzie jesteś, być błogosławieństwem. Jak głosić tą swoją Ewangelię swoim życiem. Jak głosić Ewangelię Chrystusa swoim życiem. Nie tylko słowem, ale też pokazać swoją postawą serca, że ja jestem człowiekiem wierzącym, że jestem człowiekiem zbawionym. I wielu ludzi się gorszy na takie coś i nie chce tego czynić, odwraca uszy od tego i z powrotem chce tej papki. Pan Jezus chce zawsze, żebyś robił coś dla Niego z własnej, nieprzymuszonej woli. Abyś postępował tak, a nie inaczej, z miłości, a nie z przymusu. I nie inaczej ma się kwestia właśnie spożywania tego odpowiedniego pożywienia. Ty musisz, bracie i siostro, zapragnąć. Ty musisz mieć w sobie to pragnienie czerpania tego chleba żywota wprost od Zbawiciela i to w całej okazałości. Ty musisz chcieć, i mówię to też do siebie, ja i wy musimy chcieć tego twardego pokarmu. Bo on nam może zostać podany, ale my wcale nie musimy go jeść. Bo Pan Jezus nie będzie wpychał nam łyżką tego pokarmu do gardła, otwórz buzię i zjedz. Nie. My musimy sami zapragnąć tego, sami sięgnąć po ten twardy pokarm, po tą odpowiednią naukę, po ten wzrost, żeby cały czas wzrastać. I o tym właśnie, na tym pragnieniu właśnie chciałem się skupić. Jak zacząłem rozważać te kwestie, to od razu przypomniał mi się fragment, jak zacząłem rozważać to, aby z powrotem pragnąć, aby zapragnąć Chrystusa, aby zapragnąć Jego Królestwa, aby zapragnąć Jego Słowa cały czas. I wzbudziło to we mnie taki głód, że już nawet nie patrzyłem na to umartwianie siebie i tak dalej, na te podstawowe rzeczy, tylko wzróciłem się do tych bardziej takich, wiecie, duchowo wzrastających rzeczy. I przypomniał mi się ten fragment w Ewangelii Jana, 4 rozdziale, 14 wersecie. A kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I aby napić się wody lub zjeść posiłek, żeby napić się tej wody rzeki żywej, żeby zjeść ten chleb powszedni, który Chrystus daje, to ty najpierw musisz być spragniony tego. To ty najpierw musisz chcieć tego. Żeby wzrastać duchowo, spożywać, co ten wzrost daje, żeby wzrastać duchowo, żeby spożywać to, co nam daje ten wzrost, ty musisz zapragnąć z całego swojego wnętrza i wołać, tak jak król Dawid na przykład wołał w psalmie 63. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Dawid pragnął, cały czas pragnął i pragnął Boga. Jeżeli ty jesteś człowiekiem, który szuka Boga, to będziesz go pragnął i pragnął jeszcze bardziej, ale to nie będzie pragnienie takie, które by ci się skłaniało gdzieś, żeby iść w świat, gdzieś, żeby karmić się innymi rzeczami. Nie, ty będziesz chciał tylko i wyłącznie tego chleba żywota, ty będziesz chciał tylko i wyłącznie tej rzeki wody żywej. I to jest właśnie wspaniałe. I pomimo tego, że ty będziesz pragnął, to ty będziesz nasycony, bo Chrystus da ci nasycenie. Bo tak jak tutaj jest napisane w tej Ewangelii Jana, że woda, którą ja mu dam, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Tam była ta sytuacja, kiedy Chrystus siedział przy studni i podeszła do niego ta Samarytanka i ona do niego, on właśnie opowiadał o tej wodzie życia i wcześniej mówił o tym, że kto pije tą wodę z tej studni, on się jej napije, ale zaraz będzie mu się chciało pić, ale ta woda, którą ja ci daję, nią się nasycisz. Ona da ci życie wieczne. I to jest właśnie niesamowite, że
My możemy pragnąć cały czas Chrystusa, pragnąć i jeżeli będziemy się Nim karmić, my będziemy pragnąć dalej, ale On nas nasyci. To jest niesamowite po prostu. I warto zadać sobie pytanie, czy ja jestem spragniony nadal? Tak jak byłem na początku, bo przypomnijmy sobie nasz dzień nawrócenia, to my byliśmy tak głodni, żebyśmy pochłonęli tą Biblię jednego dnia. Jakby się dało, to byśmy nawet nie szli spać, wykałaczki w oczy i czytamy. Karmimy się cały czas, chcemy cały czas spędzać czas z Bogiem. I takie pragnienie musi być w nas cały czas, a nawet powiem więcej, powinno być większe tym bardziej, im dłużej chodzimy z Chrystusem. I czy w moim sercu jest nadal realne, rzeczywiste pragnienie czerpania z Chrystusa? Czy jest pragnienie spożywania wody, którą On daje, chleba, który On rozdziela? Czy każdego dnia chcę wracać do tego pragnienia po to, aby wzrastać, aby karmić się i karmić się bardziej? Bo im bardziej będziesz pragnął, im bardziej będziesz chciał, tym Chrystus będzie ci podawał jeszcze więcej tego pokarmu, aż ty będziesz mógł się jeszcze bardziej upodabniać do Jezusa Chrystusa. I to jest niesamowite. Bo Pan Jezus cię z tym nie zostawi samego. On cię napoi, On cię nakarmi duchowo, ale ty musisz o to prosić, ty musisz o to zabiegać, ty musisz tego chcieć. Szukać oblicza Bożego. Badajmy nasze serca, aby przypadkiem nie zajmowały się sprawami niemowlaków, aby przypadkiem nie karmiły się tym pokarmem niemowlaków, abyśmy... Wiecie, przypadkiem nie siorbali z małej filiżanki, podczas gdy powinniśmy czerpać z potężnej, bezkresnej rzeki, która dna nawet nie ma. Która daje życie wieczne. Ja nawet nie jestem w stanie pojąć w ogóle, czym jest wieczność. To jest dla mojego umysłu, wiecie, my mamy takie podejście od początku do końca. Zawsze wszystko musi mieć początek, zawsze wszystko musi mieć koniec w takiej filozofii ludzkiej. Ludzie próbują wytłumaczyć to, jak tam się stało, że świat powstał, kiedy i dlaczego i tak dalej. Mój mózg nie jest w stanie w ogóle tego przeanalizować, dlatego ja ufam w tym wszystkim Bogu, bo Bóg powiedział, że On jest wieczny, że daje życie wieczne, że to, co On przynosi, to nigdy nie przeminie. I to jest niesamowite. Ja nie jestem w stanie tego wszystkiego pojąć. I podobnie jak woda jest konieczna w utrzymaniu naszego ciała przy życiu, tak woda od Zbawiciela jest konieczna do utrzymania nas przy życiu duchowym. Jezus jest zarówno chlebem żywota, jak i źródłem wody żywej, utrzymującej nas na wieki. I w Księdze Izajasza w 58 rozdziale piszą takie słowa. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twą duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Niesamowity fragment. Zobaczcie, jak Bóg dba o nas. Jak Bóg cały czas przemawia, już od Izajasza, już wcześniej przemawia cały czas do człowieka, że ja cię poprowadzę, ja ci dam, skosztuj, zapragnij. Ja cię zaspokoję w twoich potrzebach, tych właśnie duchowych. Tylko ty mnie pragnij. Tak jak właśnie też wielokrotnie to jest mówione na kazaniach, ale to jest piękny fragment z Ozeasza, że miłości chce, a nie ofiary, tak? Miłosierdzia chce. Nie ofiar całopalnych, nie palenia baranów, nie pracy z naszych rąk, tylko miłości, miłosierdzia, pragnienia Boga. Tak jak Dawid pisał o tym, że jego dusza usycha bez Pana. Cały czas szuka Go wszędzie. Czy jest na warcie, czy jest w łóżku, czy jest na tronie, czy jest gdzieś na bitwie. On cały czas szuka oblicza Bożego. To jest niesamowita postawa w ogóle. Dlatego Dawid był serca Bożego. I my musimy też tacy być. Też mieć taką postawę. Cały czas pragnienia Chrystusa, pragnienia przebywania z Nim. Bracie i siostro, czy ty dzisiaj pragniesz? Czy ty naprawdę pragniesz? Nie bądź obojętny, tak jak pisze w Hebrajczyków, jak to czytaliśmy też bodajże 3 tygodnie temu, że jeżeli dzisiaj Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Wzrastaj duchowo, spożywaj stały pokarm. I tu mówię z całym przeświadczeniem, spożywaj stały pokarm, póki możesz. Póki masz jeszcze czas, póki masz jeszcze siłę i póki Jezus Chrystus jeszcze nie przyszedł. Naprawdę, to ostatnio jak zacząłem to rozważać, zobaczcie, ile my tak naprawdę
poprzez odrzucenie pewnych rzeczy w swoim życiu, właśnie jak telewizja, książki i tak dalej, ile mamy czasu dla Zbawiciela, ile my mamy czasu na spędzenie tej chwili z Bogiem. Często my sobie tak tłumaczymy, nie? Że o, nie mamy czasu. Tu, wiecie, ja też mam dzisiaj dużo obowiązków, też bym powiedzieć, a nie mam nawet czasu tutaj dzisiaj przyjść, muszę sobie odpocząć. Ale czyż odpocznienie jest w Bogu? Czy ten świat jest naprawdę taki wspaniały? Bo jak się włączy telewizję i wiadomości, to już taki wspaniały się nie wydaje. To bardziej już człowiek tak chodzi cały. Jest czerwony z nerwów, bo coś się wyrabia na tym świecie. A Chrystus daje pokój. Mówi, że jeżeli pragniesz, to cię napoję. Jeżeli kołaczysz, to ci otworzę. Jeżeli prosisz, a to jest według mojej woli, to ci dam. Zaspokoję cię. Tylko pragnij. Tylko pij z tej rzeki. Karm się tym odpowiednim pokarmem, abyś wzrastał. Abym nie zastał cię bez tej oliwy w lampie. Abym nie zastał cię jak głupią pannę. Abym nie zastał cię śpiącego. Wysłałem wam ostatnio fragment na grupę i ja byłem zdruzgotany tym fragmentem, że Chrystus przyjdzie jak złodziej w nocy. Liście do Tesaloniczan. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. I abyśmy byli takiej postawy, abyśmy byli takiego serca, aby ten dzień nas nie zaskoczył. Abyśmy byli na tyle wrośnięci w Chrystusa, abyśmy na tyle byli już dojrzali duchowo, że kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, my powiemy: Maranata, Panie, czekaliśmy cały czas, a nie, że będziemy jak takie niemowlaki i się skryjemy. Że będziemy się bali po prostu przyjścia Dnia Pańskiego. Czy czekasz na Chrystusa? Czy pragniesz tego, żeby Chrystus w końcu przyszedł? Przecież to było marzenie każdego chrześcijanina w czasie ucisku tam w Jerozolimie i w czasach, kiedy apostołowie, jeżeli oni czekali z godziny na godzinę nawet, żeby Chrystus przyszedł i ich uratował. Gdzie to pragnienie dzisiaj? Gdzie jest to pragnienie serca, żeby się złączyć z naszym Zbawicielem? Gdzie jest to czekanie na pochwycenie tego Kościoła? Gdzie jest czekanie na spotkanie z oblubieńcem? Czy Kościół jest dzisiaj gotowy na przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa? Czy Kościół jest spragniony, aby wzrastać w Nim? Aby cały czas czerpać z tej rzeki wody żywej? Czy jesteśmy gotowi na to, aby przywitać naszego Zbawiciela? Czy cały czas pragniemy? Sobie codziennie zadaję te pytania. Bo widzę, ile pracy muszę jeszcze włożyć w siebie. Oczywiście wprowadzenie Ducha Świętego, aby to nie była pusta praca moich własnych rąk, tylko błogosławiona przez Pana. Ale uwierzcie mi, kochani, że ten świat nie daje nic oprócz niepokoju. Bo nawet jeżeli ty będziesz dużo zarabiał, kupisz sobie lepsze auto, dom i tak dalej, to za chwilę ci to spowszednieje. Wiecie, jak to mówią, kupisz nowe auto, wyjedziesz z salonu i zaraz traci 20% wartości. Więc gdzie tu się cieszyć w ogóle, że straciłeś pieniądze? Cieszysz się, że zarobiłeś kupę pieniędzy, jak i zaraz i tak stracisz, a nawet jak sobie odłożysz tą kupkę, stertę pieniędzy, ty i co, umrzesz, zabierzesz to do grobu? Nie lepiej poświęcić to wszystko dla Chrystusa? Bo zobaczcie, jak jest wspaniale, kiedy jesteśmy blisko Boga, jak jest wspaniale, kiedy Go pragniemy, jak jest wspaniale, kiedy wzrastamy, jak cały czas się karmimy Jego Słowem i przychodzimy tu na to miejsce i możemy wspólnie spędzić ten czas z sobą. Ja pomimo tego, że jestem nieraz zmęczony, pomimo tego, że naprawdę źle się czuję, kiedy przyjdę tutaj do was, bracia i siostry, kochani, to ja odżywam, bo chcę mi się do was przyjść, bo chcę z wami spędzać czas i to jest właśnie niesamowite, bo pragnę tego. Pragnę społeczności z Chrystusem. I jeżeli my tu przyjdziemy ze szczerym sercem i Chrystus jest pośród nas, to każdemu z nas da do serca tą siłę, żeby trwać w tej społeczności. I to jest niesamowite. To jest piękne, po prostu piękne. Jak Pan Jezus przez to wszystko błogosławi. Ja ostatnio też rozważałem pewne rzeczy, które się dzieją na świecie. Jestem przerażony, ale też szczęśliwy, że na naszych oczach dokonują się rzeczy, które Bóg przewidział. I kochani, to nie jest straszenie, ale to naprawdę mogą być dni ostatnie. I abyśmy byli przygotowani, abyśmy byli gotowi. Ja byłem przerażony, jak ostatnio czytałem o tym, że już jest w trakcie budowa trzeciej świątyni w Izraelu. I jest normalnie strona internetowa, gdzie można wpłacać dotacje, gdzie są podane osoby, które za to odpowiadają, gdzie jest podana lista
pytań i odpowiedzi, w jaki sposób usunąć ten meczet na skalę, w jaki sposób ma powstać nowa świątynia, w jaki sposób wszyscy będą czcili jednego Boga, w jaki sposób nie są potrzebne nam dzisiaj kościoły, tylko właśnie jedna świątynia w Jerozolimie, dlaczego jest potrzebne to, żeby ją wybudować, dlaczego jest potrzebne to, żeby tam składać dalej ofiary ze zwierząt na przebłaganie grzechów. No czyż to nie jest znak czasów też ostatnich? Jeszcze jakby to były jakieś żarty, ale to naprawdę to jest wszystko na poważnie. Dlatego mój apel do siebie i do was, kochani, jest taki, aby cały czas pragnąć, aby być gotowym, aby pamiętać cały czas o tym, o czym nauczał Chrystus, że przyjdzie po swoją oblubienicę, tylko żeby ta oblubienica była gotowa, aby wzrastała duchowo, aby pragnęła swojego oblubieńca. Pośród nas musi być miłość Chrystusa. Pośród nas musi być Jego sprawiedliwość. Pośród nas musi być Jego nauka, którą On przekazał. Ale jeżeli nie będziemy zgłębiać Jego słowa, jeżeli nie będziemy się rozwijać, jeżeli nie będziemy się karmić trwałymi rzeczami, tym poważnym pokarmem, jeżeli nie będziemy pragnąć tego chleba, który On daje każdego dnia, to nie będziemy w społeczności z Nim pełnej. A możemy nawet odpaść całkowicie od tej społeczności. Drogi bracie i siostro, zadaj sobie dzisiaj to pytanie w sercu. Czy pragniesz? Jeśli tak, to bierz i jedz, aby być gotowym i nie być głupcem jak ludzie za dni Noego. Aby nie pić, nie bawić się, tylko cały czas czekać na Zbawiciela. I to, co dzisiaj czytałem na początku, że jest różny czas. I czas dzisiaj, oprócz tej niedzieli, to ogólny czas jest na to, że masz jeszcze czas, aby pojednać się z Bogiem, jeżeli masz coś w sercu swoim nie tak. Aby przyjąć Chrystusa, jeśli Go jeszcze nie przyjąłeś. I aby wzrastać w Chrystusie i siać dalej dla Jego Królestwa. Póki masz jeszcze czas. Póki jeszcze On nie przyszedł, póki jest jeszcze czas łaski. Do tego was, kochani, zachęcam i siebie. Amen. Amen.